ten czas tak szybko płynie, że kiedy dzisiaj tutaj szłam na to spotkanie, uświadomiłam sobie, co się działo 8 grudnia 2014 roku, że byłam dzień przed zaprzysiężeniem. Pamiętam, jak bardzo to przeżywałam, jaką odpowiedzialność brałam na siebie, jak starałam się zaproponować takie zmiany i rozwiązania, które będą służyć temu miastu i tym mieszkańcom, które zmienią to miasto na lepsze. I zastanawiałam się, czy to się wszystko uda i czy to się powiedzie. I dzisiaj po 3 latach mogę powiedzieć, że bardzo dużo udało nam się zrealizować. Także dzięki wspaniałej drużynie, która jest ze mną, która mnie wspiera w tych zadaniach. I to są rekordowe pieniądze z Unii Europejskiej dla Ostrowa Wielkopolskiego. To są rekordowe inwestycje. To jest nowoczesna gospodarka komunalna. To jest mnóstwo nagród i wyróżnień, które płyną dla Ostrowa Wielkopolskiego już nie tylko z Polski, ale także z Europy. I to, że Ostrów Wielkopolski jest dzisiaj miastem rozpoznawalnym w kraju, że Ostrów Wielkopolski jest miastem, który zdobywa europejskie laury, to jest dla mnie powód do ogromnej satysfakcji i do dumy, bo ja jestem dumna z Ostrowa, jestem bardzo dumna z naszych mieszkańców. I pewnie, że nie wszystko i nie zawsze udaje się zrobić, ale to też tak jest, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, a jakbyśmy też niczego nie robili, to może by nam tych błędów nie wytykano, ale ja nie należę do takich osób. Ja stawiam sobie zadania, stawiam sobie cele. Jeżeli wierzę w to, co chcę zrobić, wierzę w tą ideę, jaką jest nowoczesny, innowacyjny, a z drugiej strony przyjazny dla swoich mieszkańców Ostrów Wielkopolski. Dzisiaj z jednego roku pokazaliśmy tylko zestawienie wszystkich wyróżnień, jakie miasto otrzymało. No to też na te wyróżnienia, na te nagrody wszyscy pracują. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 4 latach, ale to nie tylko o wyróżnienia, rankingi i nagrody chodzi. Tu chodzi o bardzo realną poprawę jakości życia w Ostrowie i ja takie sprawozdanie i takie zestawienie bardzo precyzyjnie na liczbach, na faktach, na parametrach przedstawię. To jest dobra kadencja.